24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Zjednoczona Prawica. Witam. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, zaczniemy oczywiście od pytania, które pojawiło się w ubiegłym tygodniu do pewnego momentu, do poniedziałku, powiedzmy do godziny 19:00. Platforma bardzo, bardzo zdecydowanie chciała powstania komisji śledczej. Później ten zapał trochę z wiadomych powodów opadł, ale widzę, że na prawicy są zdania podzielone. Niektórzy mówią, że to będzie zajmowanie się rzeczami, którymi i tak powinny się zajmować służby i prokuratura, ale niektórzy po ujawnieniu pozostałej części zeznań Marcina W., wspólnika pana Falenty, nabrali takiej politycznej ochoty w Zjednoczonej Prawicy, żeby jednak się tym trochę pozajmować, bo wiadomo, że teraz to Platforma jest troszeczkę w narożniku. Czy pan uważa, że ta komisja powinna powstać i zajmować się tą aferą sprzed lat, czy nie? Do wyborów już tylko rok i oczywiście taka komisja, jeśli by powstała, to za miesiąc, dwa i nie miałaby zbyt wiele czasu na swoją aktywność, ale kto wie, czy to nie byłoby jednak sensowne, bo warto jednak powyjaśniać sprawy związane nie tylko z treścią tej afery podsłuchowej i z tą polityką, która została ujawniona w tych nagranych rozmowach czołowych polityków Platformy Obywatelskiej i ministrów Platformy Obywatelskiej, ale też powyjaśniać, dlaczego tak silnie ówczesny rząd Donalda Tuska, a potem Ewy Kopacz, wiązał naszą politykę wielowymiarowo, nie tylko z Niemcami, ale i z Rosją. Dlatego, że jakoś bałamutnie dzisiejsi liderzy tej partii oskarżają nas o takie związki, nas, którzy zawsze przed takimi związkami z Rosją przestrzegaliśmy i to od wielu, wielu lat, a teraz udowadniamy, kiedy rządzimy, że jesteśmy w awangardzie świata, jeśli chodzi o opieranie się agresywnej polityce Rosji i wspieraniu Ukrainy. Wczoraj wtrącę, panie ministrze, że ktoś z Platformy mógłby powiedzieć, bo się świetnie maskujecie właśnie, żeby nie wpaść. I przypomnijmy, że narracja w pewnym momencie się zmieniła, bo do pewnego momentu Zjednoczona Prawica i PiS były oskarżane o to, że pójdą na wojnę z Rosją i to będzie główne niebezpieczeństwo. I później to się dopiero zmieniło, że jesteście agentami Rosji. Tak, no świetna maskirowka, która oznacza właściwie doprowadzanie powolne wprawdzie, ale jednak doprowadzanie do upadku państwa rosyjskiego, bo to my jesteśmy często też pomysłodawcami konkretnych pakietów sankcji przeciwko Rosji i skutecznie je przeprowadzamy. I my też jesteśmy obok Stanów Zjednoczonych najsilniej wspierającym państwem Ukrainę, która zaczyna z tą Rosją zwyciężać. Ale wracając do tego pierwszego pytania, wczoraj prezes Jarosław Kaczyński zasugerował, że jeśli już komisja, to może nie śledcza, bo komisje śledcze zostały pomyślane jako instrument do wyjaśniania różnych spraw, jeśli wymiar sprawiedliwości sobie nie radzi, prokuratura sobie nie radzi. A tutaj w tych sprawach toczą się śledztwa, prokuratura jest aktywna, te ujawnione materiały też o tym świadczą, że prokuratura w tej sprawie czynności wykonuje. Ale Jarosław Kaczyński zasugerował inny rodzaj komisji, komisji specjalnej powołanej uchwałą Sejmu, podobnej do tej komisji, która wyjaśniała skandale związane z reprywatyzacją w Warszawie, która też miała pewny władczy element i mogła na przykład pewne niesprawiedliwe decyzje podejmowane w ramach reprywatyzacji w Warszawie cofać. I taką komisję zasugerował, dlatego że do niej mogliby też wejść nie tylko posłowie, nie tylko parlamentarzyści, którzy wiadomo w tym ostatnim roku przedwyborczym będą też zajęci wieloma innymi sprawami, choćby kampanią wyborczą, ale specjaliści z danej dziedziny, którzy mogliby być pełnowymiarowymi członkami takiej komisji. Taką sugestię wczoraj usłyszeliśmy ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego i to jest temat, który warto rozważyć. No ale właśnie pytanie, bo sam pan wspomniał, pozostał rok, taka komisja nie zakończy pracy moim zdaniem, jeżeli tylko rok pozostał w tak złożonym temacie, jeżeli by się nią mieli posłowie zajmować tym tematem i eksperci nawet. A po drugie naprawdę, wczytując się zarówno w te zeznania pana Marcina W., w których on uważa, że tu rosyjskie służby grały polską polityką i takie sugestie tam padają, że mógł być, na tej podstawie są budowane, że mógł być wpływ Rosjan na polskie wybory, jak i wczytując się w to, że Donald Tusk albo ktoś z Platformy wysyłałby akurat syna premiera, może żeby to jeszcze bardziej było widoczne chyba, tak, że to jest syn premiera, żeby brał w reklamówce 600 tysięcy euro.
w którekolwiek z tych zeznań dosyć trudno uwierzyć i mam takie wrażenie, że też prokuratura nieprzypadkowo żadnym z tych wątków się nie zajmowała, no bo wydają się one dosyć no, mało wiarygodne. Czy nie będzie to strata czasu po prostu? Ale mamy pewien fakt polityczny, do którego się trzeba ustosunkować, mianowicie formalny wniosek złożony już przez Platformę Obywatelską, żeby taką komisję powołać i my musimy się do tego ustosunkować. Gdybyśmy powiedzieli, że nie, absolutnie nie, żadnej komisji śledczej, no to oczywiście będzie asumpt dla naszych przeciwników, żeby zarzucać nam, że mamy coś do ukrycia. Skoro złożyli formalny wniosek o powołanie komisji śledczej, mają odpowiedź. Proszę bardzo, będzie być może specjalna komisja nie o charakterze śledczym, tylko specjalna komisja na wzór reprywatyzacyjnej powołana w Sejmie i będziemy tę sprawę wyjaśniać. I ciekawe, kto wtedy będzie z tego zadowolony, bo treści tych rozmów jednak dla wielu Polaków były szokujące. Nie tylko kultura osobista, wewnętrzna tego środowiska, którą poznaliśmy, język, którym operowano, to cwaniactwo, które tam wychodziło, to szyderstwo z różnych grup społecznych i tak dalej, ale też po prostu ujawnienie szokującej polityki, którą ówczesny rząd prowadził i czołowi politycy tego rządu prowadzili. Więc skoro chcą, proszę bardzo, to jest klasyczny mechanizm znany z przysłowia, że kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. No więc proszę bardzo, jak wykopali i chcą wpaść, to niech wpadają. Panie ministrze, wspomniał pan o tym wsparciu dla Ukrainy i chciałem pana zapytać, czy patrzycie z jakimś niepokojem zarówno na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, przypomnijmy premier Liz Truss, uważana za no, taką kontynuatorkę linii polityki Wielkiej Brytanii wobec rosyjskiej wojny na Ukrainie, ustąpiła. Nie wiadomo, czy następca będzie równie twardy, bo wiemy dobrze, że różnie to i w tych debatach wcześniejszych wyglądało. No a także, czy patrzycie przede wszystkim z niepokojem na wybory w Stanach Zjednoczonych, bo no, teoretycznie to zawsze w historii było tak, że republikanie byli jeszcze twardsi niż demokraci wobec Rosji, ale teraz słyszymy wypowiedzi części liderów republikańskich, którzy no być może tylko na potrzeby wyborów, być może na potrzeby wewnętrznego rynku politycznego zapowiadają trochę złagodzenie tej polityki wobec Rosji i mniejsze wsparcie, bo skupienie się na sprawach amerykańskich, ale nigdy nie wiemy, czy to jest tylko taka retoryka przedwyborcza i wyborcza, czy coś więcej. Też słyszałem takie uspokajające zapowiedzi, że można będzie przegłosować wsparcie dla Ukrainy na cały przyszły rok jeszcze przed zmianami w Kongresie, gdyby one poszły nie w tym kierunku, ale no też czasu jest coraz mniej i nigdy nie wiadomo, jak to z tym głosowaniem będzie. Jest to niepokojące, co się może ze strony Partii Republikańskiej dziać, czy nie? Jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy i doprowadzenie do przegranej Rosji w tej wojnie, to myślę, że państwo amerykańskie jest w tej sprawie zdeterminowane, bo oczywiście państwo amerykańskie wie, że przed nim poważniejsza konfrontacja w przyszłości, być może nawet o charakterze militarnym, z Chinami. I w interesie państwa amerykańskiego jest, aby jeden z graczy, który mógłby ewentualnie Chinom w tej konfrontacji w przyszłości pomagać, został wyeliminowany. I myślę, że tutaj jest duża determinacja, żeby z powodu tego, co Rosja rozpoczęła, wojny przeciwko Ukrainie, doprowadzić do osłabienia bądź upadku państwa rosyjskiego. I myślę, że to jest rozumiane w całej elicie amerykańskiej, niezależnie od różnych niuansów, pewnych różnic, które dzielą republikanów czy demokratów, tak zwany deep state w Stanach Zjednoczonych, jednak tej sprawy będzie pilnował, patrząc bardziej długofalowo na interesy amerykańskie w przyszłości. A jeśli chodzi o Wielką Brytanię, ja też jestem raczej spokojny o to, że w tej awangardzie pomocy dla Ukrainy i walki z Rosją Wielka Brytania pozostanie. Ben Wallace, minister obrony, który wprawdzie nie chce kandydować na premiera, jest bardzo twardym politykiem w tej sprawie i ma silną pozycję w rządzie konserwatystów. Nie wiadomo, kto będzie premierem, ale wydaje mi się, że w ogóle w środowisku konserwatystów, którzy jeszcze 2 lata w Wielkiej Brytanii raczej rządzić będą. Determinacja w tej sprawie jest bardzo silna, więc tutaj się tej zmiany premiera nie obawiam, jeśli chodzi o politykę Wielkiej Brytanii wobec Rosji i wobec Ukrainy. No pytanie też. A poza tym jeszcze jedno. Wielka Brytania jest jednak bardzo silnie, zwłaszcza po wyjściu z Unii Europejskiej, związana i chce się wiązać z polityką bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Jako po prostu taki silny anglosaski sojusz. Więc myślę, że tutaj ta polityka będzie bardzo silnie koordynowana między Waszyngtonem a Londynem.
No, jeżeli ma być koordynowana, będzie koordynowana między innymi no, z liderem większości republikańskiej, bo zapewne to sądzą sondaże, będą większość, będzie to większość. I pan Kevin McCarthy, obecnie lider mniejszości, zapewne za chwilę lider większości, stwierdził, cytuję, wyhamowanie dalszej pomocy dla Ukrainy jest tym, czego jego zdaniem chce większość partii republikańskiej. To brzmi bardzo niepokojąco. To brzmi niepokojąco, oczywiście. Lepiej, żeby tutaj była większa jedność wśród elit politycznych Stanów Zjednoczonych, ale powtarzam, już parę razy się przekonaliśmy w historii tego państwa, że tak zwany deep state istnieje i potrafi też przekonać akurat dochodzących do władzy ludzi z jednej czy drugiej ekipy podzielonej bardzo silnie politycznie Ameryki do realizowania prawdziwie i właściwie odczytanego amerykańskiego interesu narodowego. Panie ministrze, chciałem też zapytać, bo w tym tygodniu Sejm zajmie się między innymi abolicją w sprawie wyborów kopertowych dla samorządowców, którzy przekazywali listy wyborców Poczcie Polskiej na prośbę rządu i administracji. No i chciałem się tak zapytać, czy ta abolicja musi być przegłosowywana, czy po prostu nie powinny się tym zająć sądy? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, czy Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica może powiedzieć, że no, różnie to z Jarosławem Gowinem bywało, ale tu macie mu wiele do zawdzięczenia, że on się tak wtedy uparł, żeby tych wyborów kopertowych nie było, bo tych awantur by było jeszcze więcej wokół wyborów, które i tak prezydent Andrzej Duda wygrał, ale wiadomo, że gdyby odbyły się to w sposób kopertowy, no to by był spisek za spiskiem i w mediach, i w ustach opozycji. Jeśli chodzi o sądy, to niestety mamy już pierwsze wyroki, które skazują samorządowców i to jest moim zdaniem skandal, bo samorządowcy, my bardzo często w takiej pamięci społecznej bardzo krótką pamięć mamy. Przypomnijmy sobie tę atmosferę z wiosny 2020 roku, ten strach spowodowany pandemią, to zamknięcie w domach, a tu termin wyborów prezydenckich, które trzeba przeprowadzić, jeśli demokracja i państwo ma normalnie funkcjonować. I szukaliśmy wtedy sposobu do przeprowadzenia tych wyborów, czyli do spełnienia pewnego wymogu konstytucyjnego państwa. I pojawił się pomysł właśnie tych korespondencyjnych wyborów, złośliwie zwanych kopertowymi. Część samorządowców bardzo odpowiedzialnie się zachowała propaństwowo, bo postanowiła te listy wyborców z własnego terenu dostarczyć do Poczty Polskiej, która miała być organizatorem tych wyborów korespondencyjnych. I za to ci samorządowcy są dzisiaj ścigani i już są niestety pierwsze wyroki. To jest raczej nieodpowiedzialność po stronie sądów, które nie rozumieją, że w tej nadzwyczajnej sytuacji ci samorządowcy zachowali się bardzo propaństwowo, bardzo prokonstytucyjnie też. Więc musimy ten proces zatrzymać, żeby nie było takiego wrażenia, że pozostawiliśmy tych samorządowców, którzy się najwłaściwiej wówczas zachowali samym sobie w obliczu niezrozumiałych wyroków sądowych. A jeśli chodzi o tę ocenę sytuacji sprzed 2 lat, częściowo się z panem redaktorem zgadzam. Tak? Wydaje mi się, że wtedy była taka dynamika sytuacji. Musieliśmy jednak wymyśleć jakiś sposób przeprowadzenia tych wyborów wskutek oporu jednego ze środowisk ówczesnej Zjednoczonej Prawicy. One zostały o 2 miesiące przesunięte i w sumie, summa summarum, dobrze się stało, dlatego że ten mandat jednak lipcowy, a nie majowy, przeprowadzony w normalnym trybie wyborczym, no spowodował, że nie ma żadnych wątpliwości, nie ma żadnego kwestionowania też mandatu Andrzeja Dudy, kwestionowania tego zwycięstwa, zarówno na rynku wewnętrznym politycznym, jak i na rynku zagranicznym, bo niewątpliwie takie próby byłyby podejmowane, gdyby te wybory się odbyły w innym trybie, takiego podważania mandatu prezydenta Rzeczypospolitej. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.